Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mam niezwykłą satysfakcję. Jest to drugi odcinek, jeżeli chodzi o budowę CineLiftera. Jak pamiętacie, jest to dron, który jest w stanie unieść kamerę, nawet która waży 1,5 kg, na przykład Red Komodo z fajnym obiektywem. I w poprzednim odcinku mówiłem o ramie samej, mówiłem o tym, co stosujemy, jak stosujemy, a dzisiaj trochę powiem na temat budowy. Jeżeli chodzi o CineLiftera tego typu, to jest QAV Pro, to jest łup, czyli on jest od razu z zabudowanymi osłonami na śmigła. Może latać w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi zaangażowanych. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę szereg różnych rzeczy, między innymi przepisy, ale to, co chciałem powiedzieć tutaj, to przede wszystkim jest dosyć specyficzne, jeżeli chodzi o budowę. Oczywiście są koledzy, którzy powiedzą, że to jest praktycznie to samo, co budowa 5-calowego drona. No może, chociaż nie spróbowali, ale mimo wszystko jest tutaj parę niuansów, na które trzeba zwrócić uwagę. Silniki są dość duże. Druga rzecz to jest budowa tak zwanej kanapki, bo to jest pusher, czyli na dole śmigła nie napotykają na żadne przeszkody, wydmuchują powietrze bezpośrednio na dół. Natomiast część komponentów zamontowana jest na górnej płycie, część na dolnej. I jak ja go budowałem, teraz krok po kroku wam o tym powiem, jeżeli ktoś będzie budował, żebym miał dużo łatwiej. Także przejdziemy dzisiaj przez te poszczególne kroki. Zapraszam was bardzo serdecznie i lecimy. Jeżeli chodzi o podstawowe czynności, które tutaj zrobiłem, to jest planowanie. Na pewno planowanie miało główną, kluczową rolę, dlatego że część komponentów można podzielić, tak jak stack, czyli kontroler lotu, można oddzielić od płytki ESC. I mamy tutaj dość długą taśmę, którą jesteśmy w stanie wykorzystać. Pierwsze, co zrobiłem tutaj, jeżeli chodzi o budowę tego CineLiftera, to zająłem się górną płytką. Na tej górnej płytce mamy zamontowane właściwie bardzo proste podzespoły, bo cztery silniki i ESC. I tutaj na początku prowizorycznie zamocowałem silniki. Trzeba uważać na wkręty i trzeba zwrócić uwagę na długość tych wkrętów, żeby nie zniszczyć uzwojeń poszczególnych silników. Jak teraz rozegrać sprawę kabli i jak rozegrać sprawę długości kabli? Patrząc na płytkę, płytka ma wyżłobienie charakterystyczne takie i to wyżłobienie jest po to, żebyśmy mogli przepuścić tutaj pasek do baterii, do pakietu LiPo. Musimy ogarnąć to miejsce, żeby nam ładnie przechodziło tutaj. To jest dokładnie to wycięcie. A jednocześnie ogarnąć to tutaj, w tym miejscu, żeby nam przechodziło tu. I teraz kable trzeba wywinąć tak, żeby przechodziły górą i leciutko przejść tak. Zawsze kable można chwycić jeszcze do ścianki, natomiast ważne, żeby one nie były za krótkie. Mogą być trochę dłuższe, delikatnie, po pół centymetra dłuższe, niż gdyby miały być za krótkie. Przytrzymuję sobie tu. Na pewno mi nie zabraknie. Można je przyciąć. Jak już dociąłem kable, mniej więcej miałem odległości, rozstawienie ESC, dobrałem sobie odpowiednią długość wkrętów do zamocowania silników, no to w tym momencie pozostało bielenie padów i bielenie samych końcówek kabli, czyli pokrycie ich cyną. Kwestia też dobrania temperatury, bo te pady są spore, ale ktoś, kto dobrze lutuje, tutaj nie będzie miał żadnego problemu. I to jest też taki moment bardzo istotny, jeżeli chodzi o lutowanie ESC. Zobaczcie, tutaj chłopak to zrobił, Ozin, czy jak on ma na imię, Irlandczyk pewnie, ale on to zrobił tak, że, tak samo jak Phil Frybot, że te kable idą najpierw do środka i zrobił to tak, że one idą też na płask, te luty nie są zbyt dobre. I chłopaki tutaj w komentarzach, ja to spróbuję znaleźć za chwilę, pokazali kolesi, którzy robią to, a chyba tu, najdalszy idzie tu najbliżej. I dlatego pod tym kątem. Oczywiście z lutowania nie jestem jakoś specjalnie dumny, ale tak czy inaczej poszło i trzyma się kupy całość. Nie wygląda może na 100% tak, jakbym chciał,
ale poszło. Następny element to były kable 2 zasilające do złącza XT60. I teraz to, co widziałem, to dwie szkoły. Część ludzi jeszcze używa takiego mocowania tutaj, które wychodzi, XT60 wypuszcza w pionie, z tego względu, że jeżeli używamy Naked Blackmagic Pocket kamery, to ona też jest tutaj zaopatrzona w kabel i te dwa kable wtedy się klinują, one nachodzą na siebie, jest konflikt. Więc można też pomyśleć o tym, żeby zastosować taki wydruk, który umożliwia nam wypuszczenie końcówki XT60 do zasilania w pionie. Wlutowanie kondensatora, tutaj nie było jakichś specjalnych przygód z tym. Kolejna sprawa to jest zaplanowanie zasilania do wideonadajnika, czyli do Visty. Ja nie stosowałem Air Unitu ze względu na to, że wiedziałem, że Vistę można zasilać z napięciem od 2S do 6S, natomiast Air Unit tylko do 4S. Vistę zasilam bezpośrednio z właśnie płytki ESC, nie zasilam jej z kontrolera lotu, przynajmniej na dzisiaj wybrałem takie rozwiązanie. Tutaj jeżeli chodzi o lokalizację jeszcze ESC, warto zwrócić uwagę, jak nam taśma się układa, dlatego że czasami ta taśma może iść na skos w kształcie litery Z, jeszcze być skręcona. W tym punkcie trzeba wziąć pod uwagę, czy wystarczy nam długości tej taśmy. Przy montażu można też poluzować wkręty i dopiero dokręcić całość, jeżeli będziemy mieli kanapkę już złożoną. Wygląda na to, że całość jest dobrze ustawiona. Można spróbować już to złożyć. Ale to, że złożyć, to jest jedna rzecz, bo my to zaraz złożymy, ale można spróbować polatać. Jedna bateria się ładuje, no. Więc pusher jest dosyć specyficzną konstrukcją i trzeba wiedzieć, że tutaj planowanie 2-3 kroki do przodu jest dużo bardziej istotne niż pośpiech. I to jest trochę inaczej niż w wkładzie 5-calowym, który jest banalny do złożenia de facto. Jeszcze parę rzeczy chciałem pokazać. Dla tej ramy 9-milimetrowe wkręty do silników. Druga rzecz to jest klej. Ja akurat nie mam Loctite, ale jest to klej do gwintów. Trzeba pamiętać, że te silniki są dość spore, więc tutaj używamy. Najlepiej, jeżeli mielibyśmy Loctite. Ok, słuchajcie, jak już miałem polutowaną całość, wiedziałem, że trzeba będzie sprawdzić te obwody i jeżeli faktycznie ESC jest już połączone z silnikami, mamy kabel zasilający, to wystarczy w tym momencie wykorzystać smoke stopper. Ja ten smoke stopper zrobiłem wczoraj rano całkowicie sam i robiłem go według zaleceń Joshua Bardwella, czyli zostawiłem mniej więcej 3 ampery na to, żeby obciążały układ, czyli niewiele tak naprawdę. Au. To jest 12 V i 26 W, także widać, że to jest specyficzna żarówka, ale całkiem dobrze się spisuje ten smoke stopper. Wczoraj robiliśmy tutaj testy, nie zawiódł ani raz i to wygląda ok. Ja sprawdzałem cały układ akumulatorem, pakietem LiPo 4S i wystarczy. Później podpiąłem już podczas pierwszych lotów 6S i wszystko grało. Powinien być sygnał ESC silniczków. No i jest. I słuchajcie, jak już sprawdziliśmy, że polutowane jest w porządku, że nie ma, nawet żeby jakieś opiłki nie dostały się, trzeba uważać z lutowania na płytkę ESC. Czasami warto sobie okleić nawet taśmą, jak ktoś ma mniejsze doświadczenie. I następnie, słuchajcie, jak już mamy załatwioną całą płytkę górną, możemy ją właściwie odłożyć i zająć się płytką dolną. Tutaj jest kilka takich ciekawostek, a mianowicie to, że Vista na przykład jest w przedniej części, czy Air Unit. Zwykle w Cinelifterach są w bezpośrednim sąsiedztwie kamery. Głównym tutaj punktem było ustawienie kontrolera lotu względem kierunku lotu i tak, żebym nie musiał za dużo konfigurować. I doszedłem do tego, że spokojnie, to jest na tyle miejsca, że mogę ustawić kontroler lotu w klasycznym położeniu i też pod to wcześniej, oczywiście na tym pierwszym etapie, to co Wam mówiłem, że planowanie jest dosyć istotne na 3 kroki do przodu, też ustawiałem orientację płytki ESC dla samego montażu i połączenia z kontrolerem lotu miała mega znaczenie. Jak już miałem Vistę, okazuje się, że oczywiście ciężko jest w Polsce znaleźć przedłużki do anten, więc na razie ta antena jest tutaj i podczas lotu ją mocuję prowizorycznie. To jest taka rzecz, której mi na pewno brakło, bo Vista jest z przodu, antena powinna być tutaj, ale nie mam takiego kabla na dzisiaj. Może sobie z Niemiec zobaczyć, czy w Polsce gdzieś znajdę. Raczej będzie ciężko, ale na pewno można znaleźć w Niemczech albo w Chinach
takie przedłużki antenowe. Jeżeli chodzi o odbiornik, ja tutaj stosowałem Nano RX, ale Diversity z dwiema antenami, z tymi małymi antenami tutaj na Crossfire. I to, co mogę powiedzieć, wydaje mi się, że to jest jednak przerost formy nad treścią, bo to nie jest quad long range. Zwykle lata się nim w bezpośrednim sąsiedztwie i zwykły odbiornik wystarczyłby. Natomiast wydałem trochę więcej, 100 zł więcej, mam dwie anteny. Je też można jeszcze trochę lepiej zagospodarować. Na razie nie jest źle z nimi i to wszystko działa. Jest w porządku. Wydrukowałem dwie albo trzy rzeczy, jeżeli chodzi o dodatkowe wydruki. Na pewno wydrukowałem tutaj na odbiornik takie mocowanie, które jest tutaj w dolnej części. Dość fajnie się to sprawdziło. Też zastanawiałem się, czy zastosować anteny Immortality, ale mam wrażenie, że te małe anteny z Crossfire, one sprawią, załatwią i że będzie w porządku. Naprawdę wystarczy. Wydaje się, że trzeba mieć mega anteny jak do long range, ale ja nie zamierzam tym quadem latać dalej niż 50-100 metrów od siebie. No i dalej te czynności, które mieliśmy, to są dosyć proste czynności, a mianowicie sam odbiornik, połączenie go z kontrolerem lotu i sprawdzenie, czy wszystko gra, jeżeli chodzi o kable, bo ja miałem jeden kabel źle wlutowany, ale po chwili zorientowałem się i wszystko gra, mamy telemetrię, dobrze działa ten odbiornik, także jest ok. No i też do Visty kable, flight controllera i zasilające do Visty, które były tutaj prowadzone. Wyszło to mniej więcej w porządku, tak jakbym chciał. Jedziemy, dosłownie dziubnięcie. Przy tym projekcie są różne lutowania. Są lutowania kabli dość grubych, ale są też lutowania precyzyjne na kontrolerze lotu. Warto się do tego przygotować i warto mieć dobrą lutownicę. Moja lutownica jest słaba, ale dałem radę. Starałem się też używać pasty Flux i też wycierałem te połączenia, czyściłem je na bieżąco i bardzo delikatnie, nie spieszyłem się. Czasami to było dosłownie dziubnięcie, jeżeli chodzi o grot lutownicy na tych padach przy flight controllerze, przy kontrolerze lotu, bo to naprawdę są niewielkie styki. Wpadłem na taki pomysł, żeby użyć takiej plasteliny dla instruktorów, którzy używają jej do tego, żeby przyczepić kartki do ściany. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że Vista, jeżeli jest nowa, trzeba ją aktywować. Ja akurat miałem już aktywowaną Vistę, także wszystko pod tym względem grało, bo jeżeli złożymy całość kanapki, to będzie ciężki dostęp, jeżeli chodzi o kable do właśnie Visty, jeżeli chodzi o kable do kontrolera lotu, więc fajnie jest podpiąć wcześniej pod zasilanie Vistę i ją przynajmniej aktywować. I następnie już sama konfiguracja kontrolera lotu w Betaflight, to co robiłem tutaj, to przede wszystkim trzeba było zdefiniować to, że to jest Crossfire, następnie porty, czyli gdzie jest odbiornik. Ja miałem odbiornik tutaj na porcie numer 3 i gdzie jest Vista. Vista jest na 2. Następnie była konfiguracja w Betaflight, jeżeli chodzi o mapowanie silników, czyli który silnik jest który. Dwa silniki mi się nie zgadzały. No i kierunki obrotów, to już miałem w BL Heli, tym suite, 32 suite, tak? I to dosyć ładnie poszło, dość szybko. No i sam odbiornik też wymagał update'u, ale to już Crossfire i ten Diversity Nano dosyć szybko idzie z automatu. Więc całość praktycznie była bardzo podobna do tego, co jest z wkładach pięciocalowych, tak? Natomiast to, co jest inne i to, co jest ciekawe też, to złożenie takiego kłada, czyli połączenie tych dwóch kanapek. Trzeba najpierw zastanowić się, które elementy będą się ze sobą łączyły. Tutaj miałem wtyczkę do kontrolera lotu, więc trzeba było jedynie sprawdzić, czy nam wystarczy tej taśmy. No i gospodarowanie kablami. To jest też istotne, bo składamy to w kanapkę. Trzeba te kable okiełznać tak, żeby nam się nie plątały po całym kładzie, żeby nie dostały się w śmigła. Jeżeli chodzi o te boczne ścianki, ja je sobie przytrzymywałem trytytkami, także miałem całą paczkę malutkich trytytek, które służyły mi też jako trzecia albo czwarta ręka, bo ciężko to zrobić samemu, jeżeli mamy tylko dwie ręce, a tych punktów styku jest naprawdę dużo, więc gdzieś trzeba znaleźć odpowiednią pomoc i takim wsparciem było wkręcenie trzech, czterech
wkrętów w każdym skrajnym miejscu, a następnie też trytytek, które trzymały nam ścianki boczne. No i słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o tę część budowlaną. Dron już lata, już robiłem próby tutaj w domu wczoraj. Przede mną teraz lot na zewnątrz, przygotowuję się. Pierwszy lot będzie z GoPro przeprowadzony, ale póki co jestem mega zadowolony z tego projektu. Daje mi dużo satysfakcji, poza tym sama ta możliwość noszenia dużej kamery. To jest mega świadomość, że ten dron jest w stanie pociągnąć większą kamerę, to jest naprawdę fajna rzecz. Jeżeli chodzi o śmigła, o tym jeszcze nie powiedziałem, układ śmigieł jest taki sam jak w 5-calowym kładzie i nawet konfiguracja jest taka sama. Jest ciężko się zorientować, jak śmigła są mocowane, ale tak jak spojrzysz od góry na te dwa kłady, to układ śmigieł jest dokładnie taki sam. Czyli jak spojrzymy od tej strony, to te śmigła są, mocuje się do góry nogami, ale najłatwiej się zorientować, jak patrzymy na kłada z góry. Słuchajcie, projekt jest całkiem fajny i warto spróbować, pomimo że jest dość kosztowny, bo tutaj były uwagi, że da się to zrobić taniej. Zawsze się da zrobić coś taniej, najlepiej drona z kartonu. Ale daje on mega dużo satysfakcji i też bardzo otwiera możliwości. Już wejście w taką platformę, która dźwiga faktycznie optykę wymienną, tak? Czyli przynajmniej bez lusterkowca z wymiennymi obiektywami, to już jest duży krok, właściwie krok milowy, który niewiele osób robi. Co mógłbym zrobić lepiej? Na pewno powinienem zainwestować w lepszą lutownicę. Na pewno przedłużenia kabli powinny być, szczególnie do Visty. Tego nie udało mi się zrobić na dzisiaj jeszcze, ale to jest drobiazg, to nie jest duża sprawa. A tak poza tym mniej więcej ok. Może powinienem zastosować kontroler lotu już do Visty dedykowany, bo ja zastosowałem kontroler lotu ten klasyczny, więc było tam trochę lutowanka i było tam takich trochę drobiazgów i zabawy, co najmniej 2-3 godziny, ale mimo wszystko przynajmniej trochę się nauczyłem też i dużo doświadczenia zebrałem przy tym kontrolerze lotu. Tutaj zastosowałem ETX S4, nie było S5, ale myślę, że znajdę. To są też HQ 5-calowe śmigła, jeżeli chodzi o skok, około 4 powinien być. To jest to, co się przyjmuje w tego typu łupach, cineliftach. Ogólnie dron jest dość lekki, jest sztywny, jeżeli chodzi o całą konstrukcję. Widać, że na crashe też jest odporny. Ja znalazłem wydruki jeszcze, jeżeli chodzi o ochronę samych osłonek tutaj. Można parę rzeczy sobie jeszcze tutaj wydrukować, żeby ten dron wyglądał lepiej. Mam tutaj oczywiście też dodatkowo płytkę przejściową, ją pokazywałem w pierwszym odcinku do montażu bez lusterkowca, ale na dzisiaj zrobimy maiden flight na GoPro, a później dopnę tylko jakiś ciężar czy ciężarek, który będzie mi symulował właśnie masę kamery. No i ostatnia rzecz na dzisiaj, jeżeli chodzi o akumulatory, zasilanie 6S. Ja tutaj mam na cele takiego rozruchu i tych lżejszych lotów 1800 mAh, to jest China Hobbyline, ale zamówiłem sobie też akumulatory o pojemności 2200, tylko już w Chinach, bo nie było tych akumulatorów większych ani w Polsce, ani w tych sklepach, na przykład w Niemczech, więc zamówiłem w Chinach. Ten projekt jest bardzo fajny, dlatego że on jest mały i kompaktowy. W porównaniu do Proteka 60, to ten naprawdę fajnie się sprawdza, dlatego że jest sprytny. 5-calowy jest spryciarzem, jednocześnie przy tych dużych silnikach on jest mocny. Też jest dużo tańszy niż Protek, bo Protek kosztuje w Polsce ponad 7000, natomiast ten projekt kosztował mnie w granicach może 3,5, w zależności jak przeliczę, bo nie wszystko kupowałem, część rzeczy miałem, natomiast około 3500, myślę, że 3500-4000 można się zamknąć razem z zasilaniem w tym projekcie. Jeżeli ktoś jeszcze ma możliwość docięcia sobie płytki, to też jest zupełnie inaczej. To chyba tyle, jeżeli chodzi o ten projekt na tym etapie. W kolejnych odcinkach już będziemy latać, natomiast bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję też osobom za wsparcie. Możecie śledzić poszczególne opisy i przygody związane z tym projektem na patronite.pl. Możecie też zostać patronem tego projektu. Myślę, że to jest fajna sprawa, nowatorska. Na pewno też trochę kosztowna, ale daje dużo więcej satysfakcji niż zamówienie Mavica 3 w pudełku, bo tutaj trzeba sporo fajnych łamigłówek zrobić i też bardzo rozwijają takie projekty.